Halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Dozo i nasz Wiedźmak kochany. Witam bardzo serdecznie, jak tam życie? Mam nadzieję, że dobrze. Lecimy do Yennefer, zobaczmy, czy mam jakiś znacznik, pewnie nie. Zresztą są jakieś znaczniki, możemy się przenieść do tej wsi. Właśnie, i miecz srebrny, stalowy muszę kupić cały czas, mylę srebrny ze stalowym, nie wiem czemu. Dobra, to zakładamy. To nie, to jest ciężka, to jest lekka, bardzo fajnie. I rękawice mamy założone, ale nie mamy lepszych? Chyba nie. Dobra, spoko. Możemy tak biegać. Tu nie ma żadnego kowala ani nic. To niedobrze. O, no, płota. Lecimy szukać Ciri w takim razie. Ciri albo Ciri, jak to mówią niektórzy. Ciri albo Ciri. Ciri to ta od Apple'a, jak ktoś nie wie. I tutaj właśnie cała gra się rozchodzi o to, żeby znaleźć właśnie tą aplowską babkę, która odpowiada nam, gdy mówimy do naszego telefonu. Kogo to obchodzi, co ty wolisz? Ja wolę Ciri od Ciri. Ciri. No proszę, tu jakieś przejście nawet po kamieniach jest. Kto by się spodziewał? Dzień dobry, panowie druidzi. Poszalałaś, kobieto! A, tam oszalała. Szukać was na drugim końcu wyspy. No, prawie. Wy bardzo dobrze, niech całe Skellige się dowie, że Yennefer z Wengerbergu to zwykła złodziejka! Opanuj się, druidzie! Niczego nie ukradłam. Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. Dokładnie tak. Ha! Cóż za wspaniałomyślność! Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się bezużyteczna. Ty mówiąc już o tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy. A tam Yennefer by się przejmowała. Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według mitu Roboros stworzył maskę, kiedy zazdrosne morze pochłonęło jego ukochaną. Uroboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swej wybranki, dlatego zrobił maskę, dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz, dlatego czekał, aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy morze dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza, które w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjących. Dokładnie tak będzie. Skąd masz tę maskę? Żeglarze z klanu Dimun wyłowili ją niedaleko głębiny Jorda. A skąd pewność, że jest autentyczna? Jej wygląd zgadza się z opisami z mitu. Wierzysz w mity? Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież. Tobie chodzi o kradzież na Ciri. Mnie też zależy na Ciri, ale kiedy proponowałem Yennefer inne metody, nie chciała słuchać. Mówiła, że zajmą za dużo czasu, a ona potrzebuje wyników. Natychmiast! Zawsze była w gorącej wodzie kąpana. Fakt, ale teraz ma przynajmniej uzasadniony powód. I za nic to, że może na nas ściągnąć! Najwidoczniej za nic. Yennefer się nie pierdzieli. Yennefer użyła maski!
Burza psia krew. Dasz radę, myszowo. Zdolny chłop jesteś. O cholera, mam dwa hity jestem. O, świetnie, nie zdążyłem Quena rzucić. Fantastycznie wyszło. Ja już klikałem Q, żeby wykastować Quena. To nie dobrze, bo myślałem, że będę szybciej ich zabijał Erendite'em, a tu kurde bele, nie ma tak dobrze. O Jezu, serio, odtąd? Biegnij Geralt. Użyję teraz Quena, to w zanadrzu już będę miał kolejnego, jakby co. Właśnie, z krytykami będzie zdecydowanie lepiej. To trzeba uważać, żebyśmy hita nie dostali. Noż cholero. O tyle z uważania. O, halo. Okej. Okay. Się rozbryzgł. Bardzo ładnie. Co to było? No co, jednorożce. Jen do cholery, przecież widziałem, że to mglaki. Wiesz, o co mi chodzi. Moc maski je przywołała. Myszowór mówi, że maska może doprowadzić do kataklizmu. Na szczęście jest na miejscu i od razu może się zająć jej poskromieniem. Dokładnie tak. Wiesz, że tylko dlatego nie daruje. Tą drugą opcję wziąłem, żeby to usłyszeć. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny magiczny ślad. Trzymaj! Ja mam ją włożyć? Tak, a ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć twoimi oczami. No to chodźmy. Right. Tędy. Tędy. Pierwsze miejsce już znalazłam. Tędy. Halo? A, to nie tu. Nie, dobrze, tu, tylko musi podejść koleżanka. Ono tu koleżanko. O, albo nie tu. To tu. A to śmieszne. Jakieś instrukcje? Ściągaj jej, póki nie zobaczymy wszystkiego. Nie oddalaj się. Telepatia ma ograniczony zasięg. Co to? Portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak wiedźminka. No pewnie może. Poszli chyba w tamtą stronę. Chodź, znajdźmy następne miejsce. Ruszała się jak wiedźminka. To dobry argument, Geralt. O nie, mglagy. Czemu mi nie wyjmujesz miecza, Geralt? Powiedz mi. Czemu mi ten miecz nie wybucha? I na stałe nie zwiększa obrażeń. To ciekawe. Bo powinien tak działać, chyba że... No, a co znowu? Chyba że... Co to było? Jest jakby... Tak jakby na 30 którymś poziomie, a ja mam 4 i dlatego nie zwiększa tych obrażeń? To może być to? No w sumie spoko, bo to znaczy, że nie będzie się robił mocniejszym. Widziałem, jak uciekali. Sprawdźmy dokąd. Więc poziom trudności będzie się raczej podnosił. Więc dobrze, dobrze, nie narzekam. Mnie też nie. O nie, założyłem maskę przez przypadek. Znaczy nie przez przypadek, myślałem, że już... No, zdejmij ją, Geralt. Yeah.
Elegancko. O, teraz sam założył. No jak? Gotowy? To ktoś gonił Ciri, widzisz to? Chyba ją ranił. Ale uciekła. Znowu przez portal. Wiesz dokąd? Widzisz, ona umie używać portali, a ty? Ślad magiczny prowadzi do Velen. Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć, chodźmy. Włóż maskę. Ładna walka. Jeden odepchnął jego wiązką potężnej. Dużo jej widziałeś, Geralt. Żeby wyciągać takie osoby. To kompan Ciri, ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Ciri ma silnego sojusznika. Wiesz, dokąd uciekł czarodziej, który był z Ciri? Jego ślad też prowadzi do Velen. Ale współrzędne wyjściowe są inne niż przy portalu Ciri. Eksplozja musiała zakłócić teleportację. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem? O, no proszę, wypogada się. Pewnie myszowór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Jesteście z siebie zadowoleni? I to jak szybko. Zobaczcie, do czego doprowadziliście. Wyszedł z kamieni. Jeśli znalezienie Ciri będzie wymagało czyjejś śmierci, to zaczniecie zabijać? A już tego nie robimy? Są takie osoby, dla których jestem gotów na wszystko. I nie liczysz się przy tym z nikim i niczym. Nie histeryzuj. No. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę, jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej ma dziur na oczy? Się dowiedzieliście. Owszem. Nawet na popielniczkę się nie zda. Rozmawiam z Geraltem, z tobą policzę się później. No więc? Naszym zdaniem rzucono tu potężną klątwę. Brzmi sensownie, zważywszy na to, co się stało z lasem. Wiecie na kogo? Jeszcze nie, ale wiemy, że wcześniej była tu Ciri. Wyszła z portalu w towarzystwie jakiegoś czarodzieja. Ktoś ich gonił, doszło do walki. Ciri została raniona, ale uciekła. Dokąd? Prawdopodobnie do Velen. Czarodziej otworzył dla niej portal. Później rozprawił się z tym, kto ją zaatakował. I co, i tyle? No. Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. Wydało, że poleciał gdzieś tam. Tu jest, tu jest. Myślę, że pod tym znalazłem. Dasz radę? Dam. Widzisz, Geralt, baba jest silniejsza od ciebie. Na zbroi nie ma krwi ani śladów pocięcia. Towarzysz Ciri go, jakby to mówicie... Zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? Ej, co? Nie interesuj się. To dziki gon. Tego się obawiałem. No, Ragnarok. Najpierw tu, potem na Hindarsfjall. Czego oni... Tak, szukają Ciri. Ale dlaczego? W żyłach Ciri płynie starsza krew. O, racja. Jej ród wychodzi się od samej Lary Doren. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale żeby to było aż tak ważne? Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla niej żadną przeszkodą. O. Dlatego dziki gon chce ją dopaść. Myszowór o tym nie wiedział? Dziwne. Skoro już o tym mowa, dziki gon był też na Hindarsfjall? To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu, na Ard Skellig, wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwne jak na tę porę roku. Ludzie mówili, oj, tam zapraszam do Polski. Do chat,
ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Kurz śnieżnych może nie ma, ale w zimę możesz chodzić w krótkich spodenkach. Następny przystanek Hindarsfjall. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lofoten. Chodźmy od razu. Zaczekaj, mordo. Moglibyśmy pójść tam razem już teraz? Przecież nie znosisz teleportów. Za eliksirami też nie przepadam, ale jak trzeba, to piję. Jak nie trzeba, to też pijesz. No to w drogę. Ej, nie napiłem się na uczcie. Powodzenia. Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. Geralt jest pantoflarzem, a i tak mu się obrywa. Biedny chłop. Ostatni raz byłam na Hindarsfjall ładny parę lat temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, Lofoten jest w tę stronę. Zniszczone chaty i świeże groby. Tak, to musi być tu. Jakieś zgromadzenie. Przychodzimy nie w porę. Na rozmowę o dzikim gonie nie ma dobrej pory. Yennefer się nie przejmuje, mordo. Zobaczmy te punkty, bo mam aż 3 do wydania. Więc warto by było to zrobić. Dobra, to ulepszmy lekkie ataki już na maksa. Natomiast tutaj wrzucimy to. I nie mam dalej na siłę żadnego mutagenu. To nie fajne. Znaczy na siłę, na obrażenia od ataku. Jakiś rytuał. Musimy poczekać. Wcale nie musimy. Siostry. Wybaczcie, że przerywam, ale mamy do was sprawę. A jakbyś przyszła w takich pończochach, to chyba... Widzisz przecież, średnio, że wspominamy zmarłych. Średnio, mordo. A my szukamy kogoś, kto może jeszcze żyje. Proszę, to pilne. Mówcie więc. Szukamy dziewczyny o imieniu Ciri. Młoda, szare włosy i zielone oczy. Przykro mi, nie ma jej tu. Chyba, że w grobie. Znaczy, nie przypominam sobie takiej, ale tyle ciał chowałam. Mogłam zapomnieć. Ta Ciri. Ona miała bliznę. O tu, na policzku. Tak, dokładnie tak, tam, gdzie pokazałaś. Nie wiem. Widziałam ją przez chwilę tuż przed tym wszystkim. Była w stajni z tchórzem. Niechaj będzie po trzykroć przeklęty. Ten tchórz, o którym mówicie, ma jakieś imię? Miał, póki starszyzna nie wykreśliła go z sagi przodków. To jakby przestał istnieć. Prawo zabrania go dotykać, rozmawiać z nim, choćby wymawiać jego imię. Czym sobie na to zasłużył? Tym, że uciekł przed gonem. On jeden! Musimy porozmawiać z tym tchórzem. Nawet jeśli to wbrew waszym zwyczajom. Przyjeżdżacie za późno. Poszedł do świętego ogrodu walczyć z Morkwargiem. Morkwarg? Co to? Raczej kto? To najpodlejszy człowiek, jakiego znało Skellige. Nie było dla niego żadnej świętości. Napadał na ziemię własnego klanu. Brał złoto od Nilfgaardu. Mordował ciężarne, a dzieci... Znam ten typ. Mówiono o nim, że boi się tylko jednego. Gniewu bogów. Morkwarg chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. I przybił do Hindarsfjall obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwe stanęła mu na drodze. Wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto. Nim się wykrwawiła, rzuciła na niego klątwę. I Morkwarg zmienił się w potwora. Klątwa, potwór. Wygląda na to, że będziesz miał co robić. Mogę pozbyć się Morkwarga. Nie wiem jeszcze, w co się zmienił, ale srebrny miecz powinien załatwić sprawę. To nie takie proste. Znaleźli się już tacy, którzy zdołali pokonać Morkwarga, ale on zawsze wraca. Geralt sobie poradzi. Czyli klątwa jest złożona. W takim razie potrzebuję więcej informacji. Rozumiem, ale nie wiem nic więcej ponad to, co już powiedziałam. Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. On był w ogrodzie, kiedy wpadła tam drużyna Morkwarga. Widział, co się stało. I jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. Zamieszkał w Larvik. I tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat na morzu. Gdzie jest ten święty ogród? Niedaleko, na północ stąd. Hodowałyśmy tam lecznicze zioła.
A teraz? A teraz możemy przejść tylko do drzewa, które zasiała sama bogini. Tam składamy nasze dary i prośby. Ci, którzy schodzą niżej, zostają w ogrodzie na zawsze. No niestety, niestety. Dzięki za pomoc. Rozumiem, że zamierzacie teraz pójść do ogrodu. Nie lubię, jak zachodzą tam obcy, ale niech będzie. Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi złożyli pod drzewem ofiarę z własnej krwi. Tchórz też tak pewnie zrobił. Chyba, że brak mu było nie tylko odwagi, ale i szacunku dla Frei. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteśmy wyjątkowo bogobojni. Oj tak, zdecydowanie. Szczególnie ty, Yennefer. Geralt też, ale Yennefer już w szczególności. Boję się, że to martwy trop. Nawet jeśli tchórz nie żyje, poradzimy sobie. To prawda, to martwy trop. Czekaj, upiora se zabiję. No chodź tu. Serio? No elegancko w miarę. Arondite rzeczywiście powoduje to, że przeciwnicy, którzy teoretycznie są w większym na poziomie od nas, niby jak? Tak naprawdę zobaczysz, są wyrównani. Mogłabym, ale taką przecież mnie z naszym poziomem. Jest to bardzo spoko. Moim zdaniem. No przynajmniej z potworami na Skellige nie będzie problemu. Natomiast ze wszystkimi ludźmi i zwierzętami może być różnie. Oho, to musi być... Gryza, tylko gryza. Chociaż kawałek, kawałeczek. Jeszcze jedna. Piękny wilczek. Tam chciał. Chyba się nie ucieszył na nasz widok. Niech poczeka, aż zobaczy mnie z bliska. To od czego zaczynamy? Chodźmy pod drzewo, o którym mówiły kapłanki. Masz zamiar upuścić krwi dla bogini? Niekoniecznie, ale tchórz pewnie to zrobił. Geralt z Yennefer zaczną od drzewa, natomiast ja wam proponuję zacząć od subskrypcji, a właściwie zakończyć od subskrypcji, zostawienia łapki w górę i odwiedzenia kolejnego odcinka. Mam nadzieję, do usłyszenia i dozo!